Silnik 1.4 T-Jet, czyli na turbosprężarce Garretta. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przed Wami Abarth 500, a w zasadzie 595, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, jest to samochód, który bezpośrednio bazuje na Fiacie 500. Tak naprawdę Fiat 500 jest to auto, które było w produkcji w latach 70-tych, 80-tych. Potem było zastąpione przez Fiata Cinquecento, następnie przez Fiata Seicento, no i ponownie powrócono do Fiata 500. Oczywiście w międzyczasie był też w produkcji Fiat Panda i dalej jest Fiat Panda już drugiej generacji. Wyszła teraz aktualnie też nowa 500, jest ona już w wersji elektrycznej. Natomiast poprzednia generacja miała właśnie taką usportowioną, bardzo mocno usportowioną wersję, jaką właśnie jest Fiat, w zasadzie jest Abarth 500, czyli samochód bardzo mocno dłubnięty. Przede wszystkim silnik 1.4 T-Jet, czyli na turbosprężarce Garretta, o mocy od, słuchajcie, 135 koni do 180, także ta moc jest naprawdę bardzo, bardzo w szerokim zakresie. Jest to bardzo lekki samochód, waży 1000, nawet niecały 1000, według Wikipedii tam było 1105 kg czy coś takiego. Natomiast właściciel w dowodzie rejestracyjnym pokazał mi masę własną tego auta, uwaga, 1035 kg, także jesteśmy bardzo blisko masy 1 tony. Abarth 500 zaprezentowano w 2008 roku, był w wersji hatchback i cabrio, 1.4 T-Jet, podstawowa jednostka o mocy 135 koni, kabriolet tych koni miał 5 więcej, zapewne z uwagi na większą masę. W 2015 był lift, właśnie ten egzemplarz jest już poliftowy, 2017 rok, no i zmieniono nazwę na Abarth 595 i właśnie takiego też mamy dzisiaj przed tutaj naszymi oczami. 145 koni w serii, jeżeli chodzi o 595. Potem były też wersje 165 i właśnie 180 koni, tak jak wcześniej mówiłem. To jest tak naprawdę standardowa 595, natomiast właściciel przerobił tą wersję na Competizione. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Słuchajcie, Competizione, ponieważ ten samochód miał chromowane klamki i inne chromowane elementy, na przykład takie jak tutaj właśnie ta listwa nad tablicą rejestracyjną, inny znaczek, dyfuzor, tu zupełnie wleciał nowy wydech, słuchajcie, fani włoskiej motoryzacji będą wiedzieli, co to jest za wydech, jest to Magneti Marelli Bombardier, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręciłem. Bardzo głośno, bardzo strzelający, za chwilę pokażę Wam, jak ten samochód brzmi, jak ten wydech brzmi, bo naprawdę gada on niesamowicie. Powiem Wam szczerze, to jest taka mała popierdółka, bardzo mały samochód. Fajnie się nawet jeździ tym w zakrętach, na autostradzie, no wiadomo, średnio, to nie jest auto na autostradę. Robi wrażenie swoim wyglądem, rzuca, powiem Wam, chyba jeszcze nie jechałem takim autem, szczerze, nie jechałem chyba takim autem, który by się tak rzucał w oczy. Nie spodziewałem się, że będzie to Abarth, no, Fiat 500, dobra, obrażę właściciela. Nie spodziewałem się, że Fiat po prostu będzie tak obracał głowy, naprawdę, naprawdę. No i ten wydech, jeszcze mamy tutaj zamontowany blow-off, to już w ogóle, nie no, później Wam pokażę, jak ten samochód brzmi, przekonacie się sami. No ja się śmieję po prostu, bo nie mogę, po prostu jak przypomnę, jak ludzie reagowali. Pan z Audi Q8, kciuk w górę mi pokazał, pani z żółtej Corsy, myślałem, że kargi się skręci, jak koło niej minąłem, aż mnie potem dogoniła i oglądała. No, zwracam uwagę, jakiś młody szczyl w Audi też za mną gonił. Nie wiem, chyba myślał, że się z nim ścigam. No, bardzo pozytywne emocje generalnie ten samochód budzi. Piękne logo Abarth 595, tak jak powiedziałem, te klamki oklejone folią, lusterka, dach również jest oklejony folią czarną, bardzo ładnie to wygląda. Felgi takie, jakie tutaj seryjnie szły, czerwone zaciski, no i oczywiście duże logo Skorpiona, czyli logo Abartha. Standardowy przód, tutaj ten dół
Również przerobione, zobaczcie, mamy tutaj taki karbonowy, ala karbonowy element, to jest oczywiście oklejone, bardzo ładnie wygląda to, ten napis Abarth, jest on widoczny, chociaż widziałem też wersje właśnie, które nie mają tutaj tego białego śladu, przez co po prostu ten napis jest bez sensu, ponieważ jest on niewidoczny, również to jest oklejone na czarno, w sensie tutaj był chrom. No i co? I chyba tyle. Wydech pokazałem. Pokazałem, jak ten samolot wygląda z zewnątrz. Lotka bardzo fajna, bardzo duża. Zobaczcie, mamy tutaj światła. W środku mamy tutaj takie żółte elementy. Co ja więcej powiem? Uważam, że projektanci, którzy wpadli na pomysł, żeby taki samochód wyprodukować, najadli się trochę grzybków i powstał właśnie taki Fiat, przepraszam, Abarth 595. Taka moja uwaga. Ciekawe, dlaczego tutaj jest 595, a tutaj jest 500. Aha, i takie nawiązanie do Ferrari, tutaj właściciel mi powiedział, słuszna uwaga, tutaj można by zrobić akcesoryjne światło stop, czyli wiecie, z czym to powinno się wtedy kojarzyć. Ten egzemplarz z seryjnych 145 koni zrobiony jest na 160. Niestety nie mam tutaj potwierdzenia z hamowni, z takiego, nie mam takiego wykresu. Natomiast zobaczymy, jak zachowa się to auto, jak przyspieszy od 0 do setki. To oczywiście głównie wpływ będę miał na to ja, czyli moje umiejętności. No sorry, przejechałem tym samochodem, nie wiem, może 40-50 km, także postaram się uzyskać, uwaga, seryjnie jest to 7,8, natomiast fabrycznie taki Abarth o mocy 160 koni powinien robić 7,3 do setki i do takiej też wartości będą starał się tutaj zbliżyć. Zanim przejdziemy do wnętrza, zobaczcie, jak upakowany jest ten silnik 1,4 turbo, T-Jet tak zwany, a teraz posłuchajcie, jak to gada. Dobra, teraz zobaczmy, jak ten samochód wygląda w środku, ale zanim zobaczcie, jak bajerancki jest kluczyk. Wow, naprawdę Włosi potrafią to zrobić. Pytanie, czy to jest seryjny, czy też akcesoryjny, już jakiś przerobiony przez właściciela. Niemniej jednak wygląda jebiście. Także mega, 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 wielki plus. No już same drzwi, otwieranie, zamykanie, no to jest właśnie Fiat 500, czyli plastik nie najwyższej jakości, aczkolwiek i tak uważam, że nie ma tragedii. No słuchajcie, auto miało być w założeniu budżetowe, ale tak naprawdę jest szpanerskie, bo nawiązuje właśnie swoim wyglądem do starego Fiata 500. Zobaczcie, jak wyglądają fotele. Widać po tych fotelach już, że to nie jest standardowa wersja. Fotele są oczywiście materiałowe, z takimi ozdobnymi elementami, a la kubełki fajnie trzymają, bardzo wąskie siedzisko. Ja słuchajcie, nie jestem jakimś wielkim facetem, mam 1,80 m wzrostu, ważę 86 kg i moje szanowne 4 litery nawet się tutaj mieszczą, aczkolwiek jest już mi ciasno. Patrzcie tutaj, jaki bajer. Co jest? Dobra, już myślałem, że trzeba włączyć, ale nie. Zobaczcie, Abarth wyjeżdżał z garażu. Mega bajer. Taki szczegół, ale powiem wam, takie smaczki cieszą oko. Tak samo jak ta żółć tutaj na desce, która oczywiście nawiązuje do koloru nadwozia. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Zobaczcie, auto ma 90 tysięcy przejechane. Jest praktycznie jak nowe, zwłaszcza z zewnątrz, wygląda jak nówka, w środku minimalne jakieś tam ślady zużycia, tutaj jakaś delikatnie może zabrudzona tapicerka, ale auto naprawdę, uwierzcie mi,
można śmiało traktować jak nowe. Niestety jest godzina 20, trochę późno się umówiłem z właścicielem na nagranie, więc zostawię może te drzwi, żeby były tutaj lepsze, żeby po prostu tutaj cokolwiek było widać. O, zobaczcie, teraz wyjeżdża, przepraszam, chowa się w garażu, teraz znowu wyjeżdża, no mówię, smaczki, które cieszą. Okej, okay. Jeżeli chodzi o miejsce, mam 1,82 m wzrostu, ja wiem, że dwumetrowcy mają tutaj problem w tym aucie, ja natomiast tego problemu nie mam, więc jeżeli masz 1,82 m wzrostu, do 90 kg ważysz, no to śmiało tutaj w tym samochodzie będziesz się czuł w miarę komfortowo, nie mówię komfortowo. Nad moją głową mam jeszcze, słuchajcie, 5 palców wolnej przestrzeni, także miejsca nad głową jest dużo. Gorzej jest, jak zamkniemy drzwi. Jeżeli chodzi o szerokość tego auta, to no tak na styk, jakbym był szerszy, już chodziłbym jakoś na siłownię, bym coś przytyrał, to byłoby ciężko, ewentualnie jakbym był właśnie troszkę grubszy. Sama kierownica jest, słuchajcie, bardzo fajna, ale ponarzekamy sobie teraz trochę, bo styl stylem, dźwięk dźwiękiem, moc bardzo fajna, ale uwaga, tak o, po pierwsze regulacja kierownicy, młodzież się bawi. Jest tylko góra, dół, nie ma już tutaj przód, tył, niestety. Ok, to jest raz. Dwa, pasy bezpieczeństwa, nie ma regulacji góra, dół. No i trzeba daleko się po te pasy wychylać. I tak samo regulacja, słuchajcie, wysokości. Nie wiem nawet jak to nazwać. No, to jest taka wysokość, ale tylko tej tylnej części. Nie jest to jakby ogólna wysokość kanapy. Trochę wysoko się siedzi, mam wrażenie. Szkoda, że nie da się jakby usiąść niżej, byłoby moim zdaniem zdecydowanie lepiej. No i to tyle, bo na przykład ta skrzynia biegów jest fajnie umieszczona, w miarę wysoko, przez co tymi biegami dosyć łatwo się operuje. Te przełożenia również jak na Fiata, słuchajcie, w ogóle jak na Fiata ta skrzynia jest rewelacyjna. Mogły być ewentualnie troszkę tutaj krótsze te przełożenia, ale i tak narzekać nie ma co. Fajny jest ten infotainment, jest bardzo przede wszystkim intuicyjny, mamy oczywiście radio, media, mamy też nawigację, słuchajcie, ale ta nawigacja, ta responsywność tego wyświetlacza, słuchajcie, nie jest najwyższej jakby jakości, no to trąci jednak trochę myszką, coś mi się tutaj nie chce wyostrzyć, ten obraz, o, zobaczcie, no to nie działa, jak przystało na nowoczesne auta, no ale okej, okay. Infotainment jest z 2015 roku, bo właśnie wtedy też był lift. Mamy także Uconnect, czyli uwaga, teraz właściciel w tym momencie może zalogować się na telefon i zobaczyć, co ja robię z tym autem, w sensie gdzie jestem. Także bardzo fajna, bardzo fajny bajer. Oczywiście sparowanie z telefonem, ustawienia i teraz to, co myślę będzie bardzo każdego interesować, czyli uwaga, zużycie paliwa. Zobaczcie, ja przejechałem 24 km dopiero. Dobra, później zresetowałem spalanie, tak naprawdę zrobiłem więcej. 12,1, trochę sporo, ok, zanim tutaj dojechałem na miejsce było tak 10,5 litra, resztę to ten samochód przepyrkał sobie tutaj na postoju, przez co ta średnia wyszła 12 litrów, natomiast właściciel jeżdżąc tym autem z ostatnich 2000 km 8,5 już nie ma tragedii, aczkolwiek do najoszczędniejszych ten samochód no niestety nie należy. Mamy tutaj taki wskaźnik od doładowania turbosprężarki, mamy tutaj przycisk sport, który właśnie reguluje nam pracę układu wydechowego, no i to tyle, myślę, że więcej tutaj naprawdę nie ma co mówić. Nagłośnienie Beats, czyli to, co jak osobiście kojarzę z Seata, widzę, że w Fiacie również Beats jest producentem nagłośnienia. Bardzo gadżeciarskie auto. W ogóle ten minionek idealnie tutaj pasuje. Minionkowe auto, można tak powiedzieć. To już może tylko powiedzmy jeszcze w skrócie o bagażniku. To, co mnie rozśmieszyło, to ta półka. Śmiałem się, że równie dobrze mogłaby być jeszcze na tych linkach, taka, żeby się podnosiła, wiecie, żeby nie tutaj przeszkadzała nam w załadunku bagaży. Właściciel jest naprawdę wielkim miłośnikiem włoszczyzny, co zresztą widać. Ma tablicę Abarth, był na tym zlocie Forza Italia bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Pełno naklejek Abarth i uwaga, subwoofer znajduje się tutaj także pod bagażnikiem. Miejskie autko na zakupy w zupełności wystarczy, ewentualnie składamy kanapę i wtedy naprawdę uzyskujemy bardzo duży bagażnik, no ale auto wtedy jest tylko i wyłącznie dla dwóch osób. Co można powiedzieć o jeździe Fiatem
Abarth 500, w zasadzie w tym wypadku 595. No, słuchajcie, auto daje naprawdę bardzo dużo fanu, zwłaszcza na zakrętach, zwłaszcza kiedy z tyłu słyszymy to, co przed chwilą, czyli strzały z wydechu. No daje radość, daje. Słuchajcie, to jest mały, krótki samochodzik i właśnie o takie zakręty. Najfajniejsze zakręty to są takie, wiecie, krótkie. Na przykład takie małe rondo, proszę bardzo, drugi bieg. I o, wjeżdżamy po prostu i wychodzimy na pełnym gazie. No super, naprawdę rewelacja. No dobra, ale tak podczas normalnej, codziennej jazdy w mieście, taki Fiat, taki Abarth, przepraszam, również sprawdzi się naprawdę bardzo fajnie, ponieważ jest bardzo zwrotny, bardzo mały, zmieści się w większość ogólnodostępnych miejsc parkingowych i tyle. Także naprawdę tutaj pod tym kątem Abarth jest po prostu Fiatem 500, jakby na to nie patrzeć, tak? W takim codziennym użytkowaniu. Natomiast kiedy tego potrzebujemy, kiedy chcemy, no to jest takim małym, zadziornym właśnie autkiem z większym przyspieszeniem, niż byśmy tego tak naprawdę chcieli na co dzień. Oraz który zwraca właśnie na siebie swoją uwagę i przyciąga spojrzenia. Ale jakbym miał go tak szczerze ocenić, to słuchajcie, siedzimy za wysoko, ja siedzę za blisko tej kierownicy nie da się tutaj wyciągnąć w moim kierunku, więc dla mnie ta pozycja no nie jest idealna. Tutaj jednak osoba, która ma krótsze nogi, myślę, że czułaby się zdecydowanie lepiej. No trzeba sobie to szczerze i uczciwie powiedzieć, że ten samochód no nie jest zaprojektowany pod rosłe osoby, pod Europejczyka jednak, jakby nie patrzeć, tak? Zobaczcie, gaz. Zmieniam sobie bieg. No nie no, przyspieszenie jest naprawdę, jest wystarczające jak na takie auto. Ono nie urywa, wiadomo, głowy. Ciężko jest tutaj zejść do fabrycznych 7.8, a tym bardziej do 7.3. No ale chyba nie o to chodzi w tym aucie. Chociaż nie ukrywam, skoro producent podaje takie i takie przyspieszenie, no to ja oczekiwałbym jednak, żeby takie przyspieszenie faktycznie tutaj było. Ale z napędem na przednią oś, zwłaszcza gdy po prostu ta oś się nam ślizga podczas startu, no ciężko się uzyskuje wtedy fabryczne podawane przez producenta czasy. Dobra, jedziemy średnio 106, czyli takie realne 100 na godzinę, chyba minimalnie pod górkę jednak, tak zaraz się górka taka sążna zaczyna i komputer pokazuje mi tutaj, że 7 litrów pali przy takiej prędkości. Czyli 100 na godzinę, zużycie 7 litrów. Może być, myślę, że byłoby mniej, jakbyśmy jechali po idealnie płaskim odcinku. Dobra, mamy idealnie płaski asfalt. 126, czyli 120, pokazuje mi 7,7, 7,6, coś w tych granicach. Ciężko jest jednak powiedzieć, czy to są prawdziwe wartości, ale załóżmy 8 litrów, to byłaby naprawdę dobra wartość, przy 120 oczywiście. Start 6000, zmiana obrotów i gościu mnie wyprzedza, więc muszę odpuścić. Słabiutko. Powiem wam, bardzo ciężko jest zrobić dobre przyspieszenie 0-100 tym autem, naprawdę. 9-1, no dobra, bywało źle, także no. Ale ogólnie powiem wam, naprawdę ciężko uzyskać jakiś fajny wynik. Po pierwsze, buksują tutaj z przodu koła. Wiadomo, mamy manual, więc to też trzeba wymierzyć. Trzeba naprawdę pilnować obrotów. Tak od 6000 tutaj mocy brakuje, więc tak do 6000 ja te obroty zmieniam. Być może za nisko, być może nie. Także powiem wam, najlepszy wynik był 8,29, ale o dziwo w dragim mi się coś nie zapisał. Także no nie wiem, później popatrzę, czy 8,29 to był najlepszy wynik, czy jednak nie. No, fajne autko mimo wszystko, mimo wad, jakie ma tutaj, bo jeżeli chodzi o awaryjność, słuchajcie, teraz powiemy o awaryjności,
to naprawdę awaryjność jest niska. Ten samochód z czystym sumieniem, z tym silnikiem mogę polecieć. Awaryjność modelu Abarth, a w zasadzie Fiata 500, bo są to wspólne usterki, ogranicza się na szczęście do drobnych awarii i kilku poważniejszych, jak na przykład pękające kolektory wydechowe czy korpusy turbosprężarek IHI. Garreta to już nie dotyczy. Silnik 1.4 T-Jet ma niewielką pojemność układu smarowania, więc trzeba pilnować poziomu oleju. Ponadto dość często potrafią pojawiać się ubytki płynu chłodniczego, a wersji sprowadzonych z USA uważać trzeba na usterki modułu Multi-Air. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to w manualu pojawić się może problem braku możliwości wrzucenia pierwszego biegu. Nie słyszy się, aby auto rdzewiało, co jest plusem. In minus to, że reflektory potrafią zaparować, a klamki mają tendencję do urywania się. Zestaw naprawczy jest tani, to wydatek jedynie 72 zł. Droższy będzie mechanizm składania foteli przednich, który także potrafi się zepsuć. Mała klamka fotela kosztuje aż 400 zł. Ponadto potrafi zerwać się linka fotela. Niska jest też jakość elementów chromowanych, warto więc spłowiały element wymienić albo po prostu okleić. Użytkownicy skarżą się także na trzeszczące szklane dachy. Większość usterek dotyczy aut z początku produkcji. Po lifcie praktycznie się nie pojawiają. To samo dotyczy zawieszenia. Na początku dość dużo samochodów cierpiało na problemy stukających tylnych amortyzatorów. Znane są także przypadki uszkodzonych maglownic kierowniczych. Pocieszające jest, że najważniejszy element tego auta, czyli silnik, jest praktycznie bezawaryjny. 1.4 turbo to świetna i tania w obsłudze jednostka. Napędzają pasek, który wraz z pompą wody warto wymienić szybciej niż zaleca producent. Koszt części jest naprawdę mały, zresztą możecie to zobaczyć w tabelce. To samo tyczy się wymian oleju. Producent zaleca co 30 tysięcy km, jednak ja i wiele innych osób uważa, że warto wymienić już po 15 tysiącach. Zwłaszcza, że nie jest to spory wydatek. Dobra, słuchajcie, ostatnia próba 0-100. Może tym razem się uda. $8.71, udało się, jest $8.71, ale do deklarowanych przez producenta dalej daleko. Także dobra, myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Auto jest naprawdę świetne, przede wszystkim jest to auto, które się nie psuje, w którym się nic nie zaciera. Ja z czystym sumieniem ten samochód polecam, po pierwsze, bo takich aut brakuje, czyli aut, które są bezawaryjne, w których się nie psują jakieś drogie rzeczy, które są tanie w eksploatacji i dają fajne, dają po prostu emocje podczas jazdy. A cena? No auta są drogie, ale no sorry, co jest tanie w dzisiejszych czasach? No nie ma już tanich rzeczy. Dzięki, trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.